Harvard Business Review przeprowadził ostatnio takie badanie, które pokazywało jaki ma wpływ to, jak jesteśmy ubrani na to, jaką pracę otrzymamy i czy mamy szansę na wyższe zarobki. I to pokazało, że e, osoby, które ubierają się w znane marki i szczególnie jeśli są na rozmowie i widać tą markę, mają e, większe szanse na to, żeby tą pracę wymarzoną otrzymać i jeszcze mają możliwość negocjowania wyższego wynagrodzenia. W związku z tym, że te marki podkreślają to, iż już do tej pory odniosły sukces i po prostu je na to stać. Więc to pokazuje nam badanie, które zostało przeprowadzone. Badanie pokazało, że jeśli widać metkę tej marki premium na naszym ubraniu, to to ma znaczenie. To samo ubranie, ale bez widocznej metki, już takiego wrażenia nam nie daje. W moim odczuciu chodzi tak naprawdę o to pierwsze wrażenie, czyli o to, jak jesteśmy ubrani w zależności od tego, na o jakie stanowisko się staramy, na jakim poziomie, i wtedy chodzi o to, żebyśmy ubrali się schludnie, adekwatnie do sytuacji, adekwatnie do, sytua do stanowiska i też zajmowanej branży. Ubiór i te marki premium mogą, mieć, mogą być dwojako odebrane. Mogą być odebrane jako coś, co jest ponad miarę w zależności od tego, gdzie się poruszamy. I, o jakie stanowisko, I na jakie stanowisko aplikujemy, mogą być oczywiście odebrane też pozytywnie, ale tak naprawdę mówimy przede wszystkim o pierwszym wrażeniu, które robimy na rekruterze potencjalnym pracodawcy. Więc pamiętajmy o tym, żeby nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę, starając się o pracę, aplikując na zakładane stanowisko.